dzisiaj taki trochę późny siew, bo to już jest listopad, a ja sieję pszenicę na tym polu, które orałem, tu gdzie trawa była. Sieję odmiany Hondia, zapomniałem, są trzy odmiany do kupy zmieszane i zapomniałem właśnie, wiem, że była Hondia, jakaś jeszcze jedna taka fajna nazwa była, no i taka, ona drobne ziarno ma, ale podobno bardzo dobrze zimowuje. A czemu tak? No, doradził mi znajomy, że w ten sposób mogę uzyskać lepsze parametry, bo jedna drugą podciąga, poprawia jej normę. No i połowę pola zasieję sobie właśnie w ten sposób, a drugą połowę chcę zasiać ekstazy. Tak, pszenica ekstazy, to jest akurat taka na późne siewy. No i myślę sobie, że po prostu wytrzyma ona z te warunki, które tutaj są. Co by nie było, no nie mogę tego ukryć, że to jest no dosyć późno, bo to listopad, więc ona ma już bardzo mało czasu na rozkrzewienie się, no i względnie podejmuję decyzję taką, że nie mogę się spodziewać nie wiadomo jakiego plonu, ale poczekajmy do wiosny, przeżyjemy wiosnę, zobaczymy co jest 5. Wiadomo, pszenica to też jest taka wredna panna, że bardzo jest wymagająca, lubi jak jest ziemia wywapnowana, wynawożona. Zresztą, które zboże tego nie lubi? Każde. No ale skoro tutaj dobrze rosła trawa nasienna, trawa jest dosyć wymagającą rośliną, z tego co mi wiadomo, bo tam, żeby uzyskać na to tonę z hektara, to jest wysiłek nie lada zawodu, bo średnio tak ona daje po 800-700 kilo. No, tam też orka mi wyszła jak wyszła, ale jestem i tak zadowolony, bo bałem się, że po prostu będzie mi się to wszystko spychało, nie będzie się przeorywało to, ale jest ok, jest gitara. No. Ciekawe, spróbuję wyjść wam pokazać jak ta pszenica wygląda. To są trzy odmiany do kupy. No. Pierwszy raz jest z takim czymś spotkałem. No może to dobrze, może to nie, no nie wiem. Tutaj sobie fajnie to zrobię. Przeciągam, bo mi się nie chce tutaj zajeżdżać z tymi poprzeczniakami. Ja tu akurat tak zrobiłem, że mogę wjeżdżać. Tylko muszę uważać, bo tam źródełko wybija. Żebym się nie zakopał. Dobra, pauza. Opuszczę trochę. No i dobra. Ale pole i tak jest uprawione zajebiście, muszę przyznać, bo myślałem, że będzie się robić kocioł na polu, ale jest gitara. A pszenica wygląda tak. Widać różne ziarno, jedno jest owalne, takie ładne, drugie jest takie podłużne z wcięciem, trzecie jest znowuż drobne. A wysiewam go w granicach 190, 190, 200 kg na hektar. Trochę ciężko mi to było wyskalować i nie dlatego, że skrzynia nie wysiewa tyle ile powinna, bo wysiewa. I wysiewa. Wysiewa normalnie, elegancko, jak i wysiewała żyto i przężyto. Także bez głupich komentarzy. Ajajajajaj. Bam do góry. Tak jest. Ja dostanę zabawki na choink, pod choinkę, a ty dostaniesz tuza i balast. No, bo to nie jest robota tak w ten sposób. To jest bardziej męka niż robota.
No ale wiadomo, nie wszystko od razu, nie? Nie od razu Kraków zbudowano. No i to już jest ostatni mój siew, już więcej nie będę siał w tym roku. No gdzie się szarpiesz, chłopie? Pyk. No i gitara, jedziemy dalej. Najgorsze są te krzaki, te takie zakrzewienia śródpolne, to jest tak kłopotliwe, do talerzowania to jest jeszcze okej, okay, ale no, do orki czy do siania to jest normalnie taki kłopot. O Jezu. Tutaj sobie dam tak, pyk, cyk i jedziemy dalej. No, to już jest, można powiedzieć, że wieczór to chodzi, chociaż co to za wieczór, jak dopiero piąta. Pół do piątej, już jak jest ciemno, już zasuwam na ledach. No, ale dzień pierwszy siania. Hehehe, idzie znakomicie. Tylko rzuca troszeczkę, no ale to ma prawo, o, tak powiem, że bo w pierwszym roku po takim, no można powiedzieć, ugórnie, no bo to trawa nasienna, to samo, takie kępy się rwały, jak i przy jakimś nieużytku, nie? Także jest wszystko zrozumiałe, ale orka jest ok, może być, jestem zadowolony. Gdzieś nie gdzieś, tylko po prostu wybijają kępy, ale na przyszły rok, na jesień, to już będzie taka orka. Elegancko. Jak wpadnę tu z agregatem, to będzie gitarowo. O, kolejny dzień, drugi. Ale tym razem już skończę. Tego mi się straszny klin zrobił tutaj. Gdzieś mi się pokićkało przy tych kępkach. Idzie w tą stronę, no ale no trudno. Tak już będzie. Bo mogłem zacząć od tej strony, tu, gdzie było proste. Ale jak zwykle, muszę kombinować. Teraz sieję odmianę tą ekstazy. Ekstazy. Fajna nazwa. Tam, bo to wczoraj, tamte odmiany, mi się wydaje, że za mało ustawiłem i muszę stwierdzić, że jak ustawiłem 193 kilo na hektar, no i chyba tyle wysiał, bo jak no kawał pola jest zasiane z tamtej strony, nie? I teraz sam nie wiem, jak to będzie dalej. Bo tu wychodzi na to, że już mi się robi kino. Tu już gdzie jestem? Na Oliwciach. A druga sprawa, że po prostu najpierw zrobię ten klin, przeciągnę sobie przyczepę, potem ugorzę w tamtą stronę i zrobię tamten klin, poprzeczniaki, to wszystko i do domu. Cieszyć się kolejnym nabytkiem. Tak, jest jeszcze jedna zabaweczka, ostatnia już, piąta. W międzyczasie, jak będę robił tym w polu, to nagram vlog, opowiem co i jak. O, ale tu mięciutko. Aż mi wał stanął. No. Koszmar, normalnie koszmar tu jest. I teraz taki kawał będę zajeżdżał, żeby robić klin. O jest. A tutaj to już jest normalnie tragedia, jak mi to wyszło. No przez ten las cholerny. I po tamtej stronie też granica pewnie nie jest tak, jak powinna być. Pole niby mam szerokie 270 metrów, no ale wiadomo, zawsze gdzieś coś ściągnie, czy jak, a to jest pierwszy raz uprawiane, znaczy ja pierwszy raz uprawiam. To różnie może być, prawda? A teraz myślę, że chyba jak przejadę z powrotem, tak,
to już chyba tutaj nie będę jeździł w tą stronę, tylko będę jeździł już tam, to już będzie coraz krócej, ale i tak ten klin to jest porażka. A co do siewnika, to już jest... Który hektar? 80? 80 chyba hektar, jak już przysiałem. I... No i jest rewelacja. Skrzynia jest dobrze wyskalowana. Tam tabela w środku na pokrywie, to jest tylko poglądowa. No i faktem dużo jest odbiega. To co na przykład mam ziarno i no po prostu to się nie pokrywa, nie? Ale wiadomo, ziarno do ziarna nie jest równe. Nawet w kwalifikatach trafiają się buble. Ale naprawdę muszę przyznać, że nie ma tragedii. Jest... no... jest okej. Wysiewa to ładnie. Wschody są naprawdę eleganckie, bo już powschodziło mi i żyto, i pszenżyto. To co siałem tam na tych górach, szkiełeczki ładnie znać, a pszenżyto wcześniej siałem pierwsze w ogóle na sam rzut, pierwsze 15 hektarów. No i byłem ostatnio zobaczyć, no to naprawdę równiuśko jest na całym polu, nie ma żadnych przestrzałów czy coś, że jest ziarno gdzieś głębiej wciśnie, no ale też kółka kopiujące robią robotę, nie? Bo trzymają redlicę na jednakowej głębokości. No, a gdybym... Co ja miałem? Co ja mówię? Gdybym co? No dobra, nieważne. Pojechali. No i tak... w ten sposób chyba skończę te moje 20 parę hektarów. Tragedia. Znaczy, że ze mną, ja już mam dość. Jestem zmęczony. Ale gdyby było jeszcze, to nie narzekałbym. I rozgryzłem sterownik. Haha, już wiem co i jak. Po prostu... dwie rzeczy były, które odpowiadają za prędkość opuszczania znaczników z tyłu, bo ścieżki przełączają się swoim trybem i prędkość przełączania ścieżek jest idealna, bo tam gdzie patrzałem na tych wschodach, to po prostu gdzie są włączone, to jest od razu zamknięte i ziarno nie leci i zaczyna się ścieżka elegancko. Pardon. I jeżeli chodzi o kwestię tego, że znaczniki, żeby się wcześniej opuszczały, żeby mi robiły znak zaraz od początku, to doszedłem po prostu, co jest, ale nie powiem o co chodzi. To jest taka, no jak zwykle. Znacznikami to też jest utrapienie, ale lepiej jak są, jak ma ich nie być. Czyli działa wszystko tak jak powinno. A miałem się zatrzymać, pokazać tą ekstazy. To jest rok po kwalifikacie. No. Może pokażę ją na końcu, jak dojadę do końca. Ładne, równe i jednolite takie jest. Jak czyściłem z zwykłą wialnią u siebie, to mało co z tego odeszło i takiej kaszy i śmieci praktycznie można powiedzieć, że 3 tony to szybciutko przeleciało, nawet nie wiadomo kiedy. Ale to jest ciężkie. Ja cię kręcę.
A, bo może nie mówiłem, w jakiej dawce to wysiewam. Ustawiłem, jeżeli by ktoś miał coś przeciwko czemuś do skrzyni wysiewających w agromaszu, że źle wysiewają, to ja chcę słowo powiedzieć, że to też zależy od tego, jakie jest ziarno, bo ja siałem te trzy odmiany do kupy, jak wcześniej mówiłem. Wychodziło mi 193 kg na hektar, bo tak ustawiłem. I od razu potem wyczyściłem siewnik po tym ziarnie, no i wsypałem ekstazy na próbę kręconą. Próbę kręconą zrobiłem, nie przestawiając dźwigni tam przy skrzyni, i wyszło 205 kg na hektar. Próbę zrobiłem 3 razy, czyli pierwszy raz to wyszło 205, drugim razem wyszło 205 i troszkę, i za trzecim razem wyszło 205, czyli pokrywa się, tak? Więc no, skrzynia dobrze wysiewa. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Tylko tak jak mówiłem już wcześniej kiedyś, minusem tego siewnika jest to, że on jest strasznie ciężki. Na pusto 2 tony 150. Ja cię kręcę. No, to jest właśnie efekt tego, że on jest taki ciężki. No ale to też, co tu dużo gadać, tu ciągnik muszę dociążyć. I wtedy całkiem inna robota będzie, i czy z pługiem, i czy z agregatem, z każdą inną maszyną. Nie ma to tamto. No. Ale się już ciemno robi. Szybko teraz już o tej porze. Już mamy który dzisiaj? 9 listopada. No, 9 listopada, a ja pszenicę sieję. To ci dopiero. Tylko ta ekstazy niby ma to do siebie, że jest odporna na późne siewy i ona bardzo szybko wschodzi i bardzo mocno się ukorzenia, krzewi. Także no, zobaczymy. Jeżeli będzie tamta kijowata, te co są trzy odmiany, tam jest chondria, eureka czy coś takiego, i ta trzecia, taka śmieszna nazwa bardzo, taka krótka i ciężka do zapamiętania. Jeżeli coś będzie nie tak z tym, to fiu, leci mi stąd. A zostawię sobie właśnie tą ekstazę. Która będzie lepsza, tą zostawię. I to samo właśnie zrobiłem z sprzężytem. Jeżeli też będzie coś nie tak, to wypad. Aha! Właśnie. A ciekawe, że tam w ogóle coś w skrzyni jest, bo ja tak się wybrałem. Podróż życia, prawie całe pole, wskazówka opadła całkiem. Zaraz będę jechał. Nie mówiłem, że dobrze wysiewa. Powinno styknąć, to jest jakieś 700 metrów tylko, no może trochę mniej. Opa! No gdzie? No, o, pardomsik. No bo jak braknie, to będzie dopiero siara. No, a jeszcze niedawno to taki ugór był, można powiedzieć.
tu muszę się pilnować, żeby tego nie obciąć, bo tu jest ścieżka. A dookoła pala muszę mieć ścieżkę. Gra i buczy. Tyk. I poszli. Muszę się pamiętać o znaczniku. Ciemno już, nie? Ciemno. To do domu daleko? No. To drugi dzień, można powiedzieć, że zakończony. Co tu mi zostało? Można powiedzieć, że 6 godzina pracy i do domu. Także dziś to już wszystko. Trzymajcie się.